vlogu. Dzisiaj zapraszam Was na vloga, który jest bardzo spontaniczny, ale bardzo potrzebuję właśnie taki film dzisiaj nagrać. Miałam potrzebę nagrania takiego filmu bardzo spokojnego, bardzo cichego. I zrobiłam sobie w ogóle dzisiaj maczę w czarce, w której normalnie tą maczę robię. I stwierdziłam, że spienię sobie do tej maczy mleko. Więc to jest zazwyczaj właśnie taki mały sposób na troszeczkę takie podkręcenie właśnie jakiejś konkretnej rzeczy, którą robię każdego dnia. Że właśnie raz na jakiś czas robię sobie taką bardziej, że tak powiem, wypasioną wersję. No i jeśli chodzi o ten dzisiejszy film, to tak jak powiedziałam, bardzo potrzebuję dzisiaj nagrać właśnie taki bardzo spokojny film, który będzie głównie skupiony trochę na tym, nad czym ostatnio bardzo intensywnie pracuję i co też ma związek z tym, że mam spory spadek po prostu energii, spory spadek nastroju, dlatego że nagrałam już jakiś czas temu ten film, w którym mówiłam Wam, że nic nie wiem i że generalnie bardzo dużo tematów wyszło trochę tak na światło dzienne, też podczas terapii, ale też tak normalnego, codziennego życia. Było tam mało konkretów i właśnie dostałam takie głosy, że fajnie, gdybym też dzieliła się nad czym konkretnie na przykład w danym momencie pracuję, więc ten film dzisiejszy też trochę do tego nawiąże. Moim zdaniem w ogóle praca nad sobą, nad schematami, które się powielało od dzieciństwa, które się ze sobą niosło tak naprawdę przez całe życie. To jest moim zdaniem chyba najcięższa praca, taka wymagająca bardzo dużych zasobów mentalnych i czasem po prostu nie zostaje już tych zasobów na nic innego. I ja właśnie trochę jestem w takim miejscu, które też trochę poruszyłam ostatnio właśnie na terapii, że czuję już taką frustrację wręcz, bo mam wrażenie, że trochę tak utknęłam w takim martwym punkcie, że doszłam do takiego momentu, że zdałam sobie sprawę z tak wielu schematów, które ja mam właśnie gdzieś tam zakodowane w swojej głowie i czułam taką frustrację, że ja to wszystko już wiem i teraz, żeby to wszystko, wiecie, poukładać, żeby to wszystko dopasować, żeby to wszystko wyprostować. Przeraziła mnie po prostu ilość pracy, która mnie jeszcze czeka. I trochę też pani na terapii uświadomiła mi, że to jest dobry moment, że to jest taki moment, który najczęściej zwiastuje to, że teraz już może być tylko lepiej. No i że ten proces nie jest liniowy, że to zawsze będzie, że to zawsze będą trochę takie ups and downs, że to nigdy nie będzie takie łatwe, proste i przyjemne, że zawsze będziemy mieli trochę takie poczucie, że na początku robimy jakiś krok do przodu, a później się nagle o te 5 kroków do tyłu cofamy i że to jest normalne w tym procesie i ja się tak będę czuła i mam prawo się tak czuć, więc mam ostatnio trochę takie poczucie właśnie takiego zmęczenia i o ile uwielbiam to, co robię tutaj na YouTubie i naprawdę był taki moment, że poczułam wręcz właśnie taką kreatywność, to teraz poczułam ten spadek, bo to wszystko po prostu się na mnie zrzuciło. No i właśnie znowu trochę tak błądzę i nie mówię o konkretach, ale ja ostatnio właśnie pracuję sobie nad takimi schematami, które powielam właśnie głównie w związku. Natomiast to są schematy, które biorą się z mojego dzieciństwa, głównie większość schematów jakby tak naprawdę bierze się z dzieciństwa. I ze schematami generalnie jest tak, że one się właśnie wykształciły w dzieciństwie, bo jako dzieci próbowaliśmy sobie z jakąś sytuacją poradzić, często przez jakiś dłuższy czas. No i później w dorosłości my ten schemat często nieświadomie kompletnie niesiemy i powielamy, tylko on się objawia jakby trochę, w trochę inny sposób, więc to jest często bardzo nieoczywiste. Bardzo ciężko jest czasem zrozumieć, że to się na przykład właśnie wzięło stąd. Dlatego właśnie często na terapii jest powrót do dzieciństwa, żeby się dowiedzieć, skąd to się wzięło i tak naprawdę zrozumieć, czym to się teraz objawia. Jakby powiązać sobie tą rzecz z dzieciństwa, z tym, co robimy w tym momencie. I no właśnie ja doszłam do takiego momentu, że ja mam tak dużo takich schematów, które bardzo, bardzo utrudniają funkcjonowanie, bo bardzo wpływają na poczucie mojej własnej wartości, na moją samoocenę, na moją relację partnerską. Ostatnio też tak zaczęłam trochę czuć, że może ten nurt terapii, w którym jestem, nie do końca mi odpowiada, dlatego że właśnie trafiłam ostatnio na książkę. Wrzucę Wam tutaj okładkę. I tamta książka pokazuje na przykładach konkretnych ludzi, jak wyglądało ich dzieciństwo i z jakimi problemami zmagają się w tym momencie właśnie w dorosłości. I to jest taka książka, w której można bardzo odnaleźć gdzieś tam siebie w tych historiach. No i właśnie ona, z tego co kojarzę, porusza chyba 10 albo 11 schematów. Nie do końca pamiętam, jaka tam była ilość tych schematów, które właśnie są takie najczęstsze w
w życiu ludzi. No i próbuję dać jakby rozwiązania i gotowe zadania, jakieś ćwiczenia, żeby sobie z tymi schematami, konkretnymi tymi schematami właśnie sobie poradzić. To jest coś, nad czym ja teraz bardzo mocno pracuję, czyli właśnie budowanie pewności siebie, budowanie swojego poczucia własnej wartości, budowanie wysokiej samooceny, bo to jest coś, czego po prostu u mnie nie ma i to tak naprawdę bardzo często generuje dużo problemów, które się przekładają na to, że jestem people pleaserem, że bardzo łatwo mną manipulować, że jestem podatna na sugestie. I ostatnio właśnie słyszałam taką dobrą analogię do tego, że jestem trochę jak taka chorągiewka na wietrze. Jak zawieję, w tą stronę się zwrócę. I ja mam trochę taki problem właśnie ze znalezieniem, wiecie, takiego swojego stabilnego ja, powiedzenia, że to jestem ja i nic tego nie wzruszy. To są tematy, które teraz próbuję przepracować i próbuję je przepracować na terapii, ale próbuję też na własną rękę sobie z tym działać. I ogólnie powiem Wam, że bardzo w tym wszystkim pomaga taka cisza. Ja ostatnio spędzam bardzo dużo czasu w ciszy. Nie włączam sobie nic w tle, nie słucham muzyki, nie oglądam żadnego serialu w tle. Jak gotuję, to tylko gotuję. Jak idę na spacer, to bardzo często już nawet nie biorę ze sobą podcastu, bo wolę po prostu posłuchać sobie ptaków, albo deszczu, albo po prostu szumu drzew. I to bardzo po prostu moim zdaniem wspiera właśnie taką pracę nad sobą. Takie pozbawienie się tych wszystkich dodatkowych bodźców, które naprawdę to utrudniają. Więc jeżeli macie taki moment w swoim życiu, w którym czujecie po prostu, że tego wszystkiego jest za dużo, to wprowadźcie po prostu więcej ciszy do waszego życia, do codzienności. I to naprawdę robi ogromną różnicę i daje po prostu taką ulgę. Wiem, że trochę trudny wstęp do tego filmu, ale czułam, że chcę to powiedzieć. Czułam, że chcę wam to przekazać. Cieszę się, że to zrobiłam. Także ja teraz wracam do picia mojej maczy, do pracy i odezwę się do was później. Czytać sobie jeden rozdział tej książki, o której Wam już wcześniej mówiłam. Zrobiłam sobie też ćwiczenia z tej książki. Powiem Wam, że generalnie to jest bardzo duża zmiana, która robi największą różnicę, bo kiedyś, kiedy sięgałam po książki jakieś takie samorozwojowe, to czytałam je po prostu jak taką zwykłą książkę i po prostu przelatywałam tak trochę bezsensownie po tych rozdziałach i nie zatrzymywałam się nad tymi rozdziałami i tak trochę nie dawałam sobie czasu na to, żeby popracować z tą książką, a jednak umówmy się, że jeśli chodzi o takie książki właśnie, które mają nam pomóc w czymś, mają nam pomóc zmienić jakość życia, to bardzo ważne jest to, żeby wchodzić w interakcję z tą treścią, żeby coś z tej książki zapamiętywać, coś z niej wynosić. I jak widzieliście, ja sobie trochę właśnie popisałam i zrobiłam sobie parę tych ćwiczeń z tej książki. Tam na początku jest właśnie taki rozdział, w którym odpowiadamy sobie na pytania i to jest trochę taki test, który właśnie pozwoli nam zauważyć, jakie schematy mamy, no i później dopasować jakby do tego rozwiązania. Więc ja zrobiłam sobie też ten test. W sumie wyszła mi tutaj jedna ciekawa rzecz, której wcześniej po prostu nie wiedziałam. No i właśnie to jest dla mnie też taka zmiana, dlatego że ja kiedyś tego nie robiłam, a teraz w momencie, w którym biorę książkę taką właśnie samorozwojową, taki jakiś bardziej poradnik, to zawsze mam przy sobie notes, dziennik, coś do pisania, coś do notowania, dlatego że bardzo często po prostu mi się coś rodzi w trakcie, dochodzę do jakichś wniosków i lubię sobie to zapisać, bo też często te rzeczy poruszam na przykład na terapii i to jest bardzo fajne takie narzędzie do właśnie pracy własnej, bo często my czytamy te książki, wiecie, tak totalnie, w ogóle nie zatrzymując się i nie analizując tego, co czytamy i
mamy takie wrażenie, że czytamy dużo, a nic to nie daje. Natomiast przychodzę dlatego, że chciałam Wam właśnie powiedzieć o paru książkach, które sobie ostatnio pobrałam z tego mojego abonamentu Legimi, bo właśnie bardzo mam teraz dużo takiej przestrzeni w głowie na czytanie, ale nie czytanie takich książek, które są totalnie o wszystkim, tylko bardzo mocno szukam takich treści, które są nakierowane na to, nad czym aktualnie właśnie pracuję, czyli nad budowaniem własnej samooceny, nad budowaniem poczucia własnej wartości, nad schematami, nad relacjami. Mam ostatnio takie podejście, że próbuję po prostu sama też na własną rękę, nie tylko na terapii, działać sobie właśnie w kierunku tego, żeby tą relację i ze sobą, i z innymi ludźmi trochę poprawić. No i teraz powiem Wam, jakie książki sobie właśnie ostatnio kupiłam, ściągnęłam, które też już miałam, a które trochę jakby zahaczają właśnie o ten temat właśnie poczucia własnej wartości. Na temat tych książek nie będę się Wam jeszcze za bardzo wypowiadać, no bo ja ich nie czytałam, to są książki, które mam tutaj na tak zwanej liście do przeczytania. Nie daję sobie absolutnie żadnego czasu, chcę to robić powolutku, codziennie, po prostu po rozdziale, po pół rozdziału, tak żeby po prostu robić to codziennie, pracować nad tym codziennie, ale żeby to nie było takie, wiecie, przytłaczające, bo chcę też normalnie żyć i funkcjonować. Nie tylko ciągle, wiecie, się rozwijać, ciągle iść do przodu. Także jeśli chodzi o tą pierwszą książkę, no to już Wam pokazywałam, że to jest książka po angielsku, to jest Reinventing Your Life. I druga książka, którą mam też z Amazona i to też jest książka po angielsku, bo nie byłam w stanie jej znaleźć po polsku. Może jest, natomiast ja nie znalazłam. I to jest książka Teal Swan, How to Love Yourself, czyli jak pokochać siebie. Ta książka mnie zainteresowała z tego względu, że polecała ją osoba, której ja bardzo ufam i którą bardzo lubię oglądać, więc stwierdziłam, że właśnie chcę przeczytać też tą książkę, bo ona mówiła, że to jest książka, która naprawdę zmieniła jej życie. Kolejna książka, którą kupiłam i która chyba nie była dostępna w tym pakiecie Legimi, to jest Nieskrępowana dusza i to autorem jest Michael Asinger. I powiem Wam, że to jest książka, która mnie zainteresowała też w sumie z tego względu, jak ta poprzednia, bo właśnie ta dziewczyna, którą oglądam, też ją polecała. Natomiast jak sobie zaczęłam czytać opis tej książki, to bardzo mnie zainteresowało, dlatego że tam w opisie było, że jest to książka, która pozwala połączyć emocje z myślami. I tak jakoś intuicyjnie poczułam, że ta książka po prostu może być ciekawa. Zresztą ma taką bardzo też dla mnie taką właśnie przyciągającą okładkę, bo tam jest biały konik na tej okładce i on jest właśnie w biegu, w takim galopie i to jakoś mnie tak totalnie w ogóle przyciągnęło, nie wiem czemu. Kolejna książka to jest 6 filarów poczucia własnej wartości Nathaniela Brandena chyba. I powiem Wam tak, to jest książka, którą ja miałam zapisaną już od bardzo dawna i ona ciągle gdzieś mi się przewijała. Stwierdziłam, że po prostu spróbuję, dlatego że ma taki tytuł, który bardzo jakoś tak teraz do mnie po prostu przemówił, więc zobaczymy, jak będzie mi się ją czytało. Kolejna książka to jest też książka, którą miałam od bardzo dawna zapisaną i w końcu ją sobie po prostu pobrałam. To jest książka Wysoko wrażliwi. Ja wiem, że jestem osobą wysoko wrażliwą i wiem, jak w tym świecie to jest trudne wyzwanie, żeby żyć tak normalnie, spokojnie, kiedy jest się właśnie taką osobą wysoko wrażliwą. Jeśli same jesteście takimi kobietami, to polecam Wam też bardzo profil Wysokowrażliwej na Instagramie. To jest dla mnie takie bezpieczne miejsce. To jest tak cudowny profil, który zawsze po prostu trafia w sedno. Zawsze czuję się tam zrozumiana, zawsze czuję się tam, jakbym nie była sama. I to jest naprawdę taki profil, za którym ja autentycznie tęsknię, jak teraz robię sobie tą przerwę od Instagrama. To jest profil, który jest dla mnie taki bardzo komfortowy i jest dla mnie po prostu jak taki kocyk w zimny dzień. Kolejne dwie książki to są książki Brené Brown i to są też książki, które miałam zapisane już od jakiegoś czasu i stwierdziłam, że po prostu je sobie pobiorę. I pierwsza to jest Dary niedoskonałości. Ja o tej książce już słyszałam od momentu, jak zaczęłam terapię, bo to nawet poleciła mi moja terapeutka tą książkę, to mam wrażenie, że właśnie te Dary niedoskonałości Brené Brown to jest taka książka, która gdzieś zawsze wyskakuje, jak zaczynacie szukać właśnie jakiejś literatury związanej z tym tematem. Więc tak, więc w końcu sobie ją pobrałam i też bardzo jestem jej ciekawa. No i druga książka tej samej autorki to jest Z wielką odwagą. I tutaj, jeśli chodzi o opis, to jest tutaj napisane na okładce, że jak odwaga bycia wrażliwym zmienia to,
jak żyjemy i kochamy. I bardzo mnie ta książka zainteresowała, już samym nawet tytułem. No i zresztą ja ogólnie bardzo lubię Brené Brown. Oglądałam też jej dokument na Netflixie, to takie bardziej wystąpienie. I było bardzo takie inspirujące, bardzo takie otwierające oczy, motywujące też. I bardzo jestem po prostu ciekawa tej książki. I tyle. Tutaj w sumie nie za bardzo wiem, co więcej mogłabym dodać. No i powiem Wam, że jeszcze mam tutaj na tej mojej liście do przeczytania. To są książki, które akurat mam już od dłuższego czasu tutaj dodane na tym Kindle. To już są książki dwie tej samej autorki. No i autorką jest Briana Wiest. Nie wiem, czy tak się wymawia to nazwisko. I to są książki Jak uzdrowić siebie i Jak myśleć o sobie lepiej. To są też książki, które mi totalnie po prostu gdzieś się przewijają już, myślę, że od półtora roku. I myślę, że one po prostu czekały na dobry moment, żeby po nie sięgnąć, więc w tym roku myślę, że kiedy ja mam taki fokus na to, żeby naprawdę pracować nad tą swoją pewnością siebie, nad samooceną, to myślę, że w tym roku już na pewno po nie sięgnę. I tak, i to są takie dwie kolejne, które właśnie mam na tej liście. To nie są książki, które Wam polecam, tylko to są takie książki to be read, więc jeszcze nie mogę się na ich temat wypowiedzieć, natomiast myślę, że w przeciągu paru miesięcy, z racji tego, że ja po prostu codziennie coś czytam, to myślę, że będą się te książki tutaj przewijać. Więc teraz to, co chcę zrobić, to chcę w końcu wyjść z domu i przejść się na spacer. Pogoda jest tragiczna, jest zimno i w ogóle, ale nie przejmuję się tym. Mam ochotę po prostu przewietrzyć głowę, bo dzisiaj siedzę w domu od rana i planuję zrobić coś, czego nigdy nie robiłam. Brzmi to w ogóle, jakbym szła nie wiadomo gdzie. Ale powiem Wam, że ostatnio też właśnie u jakiejś dziewczyny na YouTubie oglądałam film, w którym ona pokazywała, że praktykuje takie ćwiczenie pisania do siebie kartek, pisania do siebie listów. I uważam, że to jest cudowna rzecz, kiedy na przykład mówimy sobie o urodzinach. Ja urodziny mam w lipcu, więc wtedy na pewno zrobię coś takiego, że kupię sobie po prostu najpiękniejszą kartkę, jaką znajdę i napiszę dla siebie parę słów i w kolejną urodzinę po prostu też sobie taką kartkę napiszę i będę sobie praktykować właśnie taką tradycję pisania do siebie kartek, bo wiecie, kartki czasem dajemy dla bliskich nam osób, wypisujemy dla nich jakieś wspaniałe, szczere życzenia, więc dlaczego by nie robić tego dla samej siebie? To jest w sumie takie, myślę, że bardzo też ciekawe, bo bardzo dużo się przez rok jednak może zmienić i możemy być w zupełnie innym miejscu i ta kartka będzie dla nas taką trochę kotwicą, która nam będzie przypominać właśnie o tym, jak daleko zeszliśmy, jaki progres zrobiliśmy, więc ja na pewno chciałabym dzisiaj taką kartkę kupić i z racji tego, że mam teraz taki mocno ciężki okres, to chciałabym w tym momencie, jeszcze przed swoimi urodzinami, sobie taką kartkę napisać. No i kolejną po prostu napiszę sobie w moje 33. urodziny. Więc dzisiaj będzie trochę taki wyjątek od reguły, ale czuję jakąś taką potrzebę, żeby to zrobić. Więc pójdziemy sobie właśnie może do Empiku właśnie chyba po kartkę i mam ochotę kupić sobie jakieś kwiatki, dlatego że już jakiś czas nie miałam świeżych kwiatów. I mam ochotę po prostu coś sobie tutaj na tym stole postawić, żeby było jakoś tak przyjemniej. Bo dla mnie świeże kwiaty to jest od razu jakaś taka nowa energia.